Hej, czat. To znaczy, co jest? Miało być 18. Jest 18. Odpalone było na czas. Co to za marudzenie? Poniedziałkowe marudzenie. Co słychać? Co słychać? Ciekawego. Zanim stracę waszą uwagę, a zapewne ją stracę, widzicie po lewej jest rozpiska na ten tydzień. Jest wtorek, gramy w Neon Abyss. W czwartek gramy w Satisfactory, kolejną grę, która ma ukryte słowo Factory w swojej nazwie. W sobotę, z czego strasznie się cieszę, pogramy sobie w papierowego Mariana. Tak, to była woda. A w niedzielę wraca popularny i lubiany Adventure Time z samym Tartakowskim. Hej, Jay. Woda o smaku grejpfruta. Flight of the Amazon Factory. No nie, tam nie ma ukrytego słowa Factory. Neon Abyss, jak możecie się bardzo dobrze domyśleć, jest oczywiście rogalikiem. Gra wyszła dzisiaj na PC, konsole Switch. Na Xboxie jest w Game Pass. Jakby ktoś był zainteresowany. Boom. Jest w Game Passie na PC również. No, bo... Tak. Tak. Si. Hej, Sepiów. A kiedy Ghost of Tsushima? Przyjdzie czas na Ghost of Tsushima również. Hej, Kiko. O-o. Nie pij tego. Don't drink it, dude. Oops. Teraz dostałeś powiadomienie. Dobrze, że dostałeś powiadomienie. Boink, boink. Gra wygląda ślicznie. Jest śliczniutka. Tak, jest neonowa. Wiem, że większość z was już ma dość neonów, ale jest, gra jest naprawdę śliczniutka. Podobny do mnie trochę tak, ma fioletowe oczy, nie mam fioletowych oczu. To, co odróżnia ją od innych rogalików, to fakt, że przedmioty, które podnosimy, łączą się ze sobą i można naprawdę robić dość szalone, wręcz popsute buildy. Zaczynamy z prostym karabinkiem. A kończymy z czymś, co ciężko nawet opisać, co robi. Robi się bardzo neonowo. No. Niektóra broń ma również specjalne umiejętności. Na przykład ta potrafi tworzyć balonik. Granat. Możemy sobie na balonik wpływać. Widzę te, zbieraj action. To nie ta gra. Mamy również bombę. Op, walnąłem sobie w ryj. Nie róbcie tego. Czekajcie, można sprawdzić, co robimy. The most important thing like objective hatch and egg immediately. Aha, jajka. Jajka też się pojawią. Będziemy zbierać jajka, które będą się po wygranych planszach wykluwać i będą w nich się też znajdywać najróżniejsze rzeczy. Serduszko, granat. Hej, PS Fanboy. Balls, co balls? O, to są jajka. I mogą się z nich wykluwać właśnie latające pomagajki, a może się nie wykluwać nic. Nie wiem, od czego zależy nie wykluwanie nic. Mam wrażenie, że nie wolno dostawać hit pointów. W sensie nie wolno być trafionym, żeby była większa szansa wyklucia się. Użyj skilla trąbki, by je wykluć. Czy
Czemu moje... moje pociski... Au. Okej. Tyle ma życie. O, ty chamie. A. Bum. Ponawiam pytanie. Roguelite czy roguelike? Rogue... like. Zresztą zobaczycie sami. HP Flask. Co robi HP Flask? Jeszcze nie mam wszystkich przedmiotów. Take a shot, rinse on your pin, greatly increases your weapon damage. Ok. Ta broń mi się nie podoba. To, że stała się kulką, jest... Poink, poink. Mamy mapę. Trzy kryształy. Nie mam trzech kryształów. Musimy znaleźć kryształy. Nie jest dobra broń. Nie jest dobra broń. Ona nie sięga w ogóle. Nie, nie sięga. Okej. Tu by się przydał granat. Tam się ciężko rzuca. Serce, serce. Mam pełno. Tą skrzynkę chyba też się granatem rozwala, ale... Nie, mam granat, okej. Możemy spróbować. Była tarcza. Czyli teraz w górnym, lewym rogu mamy, obok życia mamy jeszcze tarczę. Hej Zuza. Zuza, ciebie zawsze daje kolor na niebieskie, teraz masz czerwony. Co się stało? Co się stało, że jesteś na czerwono dzisiaj? Bla. Tiny Mami mi się wykluła. Tiny Mami robi... He can block enemy's bullets and may fire two bullets when attacked. Okej. Okay. Masz 6 życia. Znaleźliśmy kolejne jajko. To wykluć. Ale ta broń jest straszna. Jeden kryształ. Klucz. Tego nie przeskoczę. Poink. 5 koni. Mam 15. Zobaczmy. Nope. Drzwi się nie otworzy. Nie będę tracił pieniążków na otwarcie tych drzwi na razie. Gra jest naprawdę, wygląda ślicznie. Jest naprawdę ładny, ładny pixel art. Jeszcze meduzę u góry. Au! A, bo one się odbijają. Fakt, tak, nie wiem, że one... Sea Monster. This little damage enemy is when it... Okej, czyli jak on dotknie... Dotknie przeciwnika, to zadaje obrażenia. Szacuj, że można przeglądać swoje podniesione przedmioty, jest ich opis, nie trzeba pamiętać i zerkać na wiki. Tak. To by się trochę przydało Izaczkowi, jak mam być szczery. Jesus. Te robaki dotknąłem, które są na... O. Tutaj się robi bullet hell potem. Tak! Tak, zarówno ty robisz bullet hell, jak i przeciwnicy robią bullet hell. Chyba muszę uważać. Wow! Broń jest absolutnie koszmarna. Nie wiem, który mod sprawił, że ona... Ta broń zaczęła strzelać jak piłeczka. Tiny Mami 2. Wykluło się do... Tiny Mami też, a ponieważ już miałem, więc awansował ten, którego już miałem. Ma teraz
On death drop half the heart. Jak umrze, to, to żyćko jeszcze wypuszczę. Patrzę z nimi, a wiesz, że będzie mocno grany. Oj tak. Właśnie ogarnąłem, jak działa system Wisdom i Pain, którego w sumie na streamie nie widać, bo jest w prawym dolnym rogu zasłonięty. No nie widać go. Te wieżyczki, jak się je trafi, to zaczynają być przeciwnikami, więc warto do nich szybko podejść i wziąć kryształy z nich. Wow! Gdzieś jest coś, co się teleportuje. O, tu jest. Grabber wygląda jak pewien prezydent. He collects coins as chance to give you random pickups on the drop random coins. Kluczyk, granat. Mam mało życia. Mój mały prezydent zbiera monetki za mnie, więc nie muszę tej ściany wyburzać tutaj. Tu jest chyba sklep. Mamy klucz, więc możemy otworzyć. Jest kask. Nie, kask sprawia, że nie dostajemy obrażeń z environment. Czyli na przykład te kolce, które wcześniej by nam zadawały obrażenia, teraz nam nie robią nic. 3 kryształy mam. Ta trąbka sprawia, że moje strzały są jak kuleczki. Kryształy. Monetka, którą od razu szybko prezydent wziął. Kluczyk, jajko, kluczyk i... Kill enough enemies in melee, you will recover half a heart. Aha, czyli mordowanie w melee odzyskuje życie. A mordowanie w melee jest jak blisko jesteś przeciwnika i robisz strzał. Mana Storm mówi, że będzie grał w to namiętnie. Premium do tej. Misza wpłacił 28,83, szkoda, że nie 2,882. Na paliwko premium do Tesli. Ale które paliwko? Jakiś lepszy prądzik? Jakiś lepszy prądzik, tak? Idę na piechotę, a mogłem użyć teleportera. Tak. Tak a propos. Tam chyba jeszcze czegoś nie otwarłem, tak? Nie byłem w sklepie. Ja nie mam tyle monetek. Sklep jest dość drogi, więc nie muszę iść do niego. Idziemy do bossa od razu. LPG jakbyś zamontował. O, jakbym gaz zamontował w Tesli. Żeby mieć to dalej, to uczucie, jak nie mogę go dostać. Które kulki są moje, a które są jego? Teraz jest. To jest bardzo. O, oh, shit. Co robią te kulki? Au. O! I med. Co robi to? O! Okej. Okay. Nie chcę. Pierwszej mi z tym. To już wiem, co robi. Co robi? Aha, to. Wow! Au! On nie jest zbyt trudny. Uważaj na to. Boom. I maska Somebody stop me, an extra bullet per shot. Jest mnóstwo nawiązań do popkultury, na przykład to jak maska z maski. Hej, wyeksponowany. Mik ma elektrycznego fokusa na gaz. Czy ma? Ogólnie fioletowe bramy, skrzynki, pilary otwiera się kryształami, dają poziom wisdom pewnie. Jak strzelisz fioletową bramę, skrzynkę, pilar, to robi się czerwony. Jak go dotkniesz, to oddajesz życie i zwiększasz pain path. Jeden wyklucza drugi. Jak zapełnisz
kiedyś któryś pasek, to spójrz na mapę. Wing wing. Wiem, otwiera się inne. Otwiera się takie przejście inne. Mam kluczyk? Mam kluczyk. Możemy zacząć od tego miejsca. Hej, ziemniaczek. O, jest kotek. Co robi kotek? The cat face emulator vibrates softly around me. The fewer crystals you have, the more damage your weapon. Czyli im więcej mamy kryształów, tak jak w tym momencie mam max 5, tym robię większy damage. Which is nice. Chodźmy w lewo. Zawsze zaczynam od lewej strony. Wow. O, wow. To była krótka piłka. Pamiętam, że te miśki strzelały pionowo, a nie poziomo. I teraz mamy... Zrzutka na generator spalinowy do Tesli, żeby do stacji dojechała. Zrzutka na generator spalinowy do Tesli, żeby do stacji dojechała. Generator spalinowy to jest... To jest... Okej. Teraz tak. Mamy te dwa. Za jeden możemy kupić Hidden Room, czyli będzie... Zawsze na mapie będzie przynajmniej jeden ukryty pokój. Mamy jeden punkcik, ale ten kosztuje dwa. Więc nic nie zrobimy. Więc jest to w pewnym sensie roguelite, tak? Ponieważ jednak coś odblokowałem sobie na upgrade. To jest to. Czekajcie. To jest Argus, nasz target. Dance. To wyszło w pełnej wersji, czy Early Access? To wyszło dzisiaj w pełnej wersji. PC, konsole, Switch, w Game Passie na Xboxie i na PC. To możemy sobie wybrać postacie. Spark, best agent, she's been given the worst. Ale zostajemy na razie z Wade'em. Co mamy jeszcze tutaj? Input as seed. Tu możemy wpisać seed, prawda? Pray, the statue is broken. I jump. Jest podobna do jakiegoś innego roguelike'a, czy coś nowego? Jest podobna do tego ostatniego Exit the Gungeon. Trochę. W sensie tak platformerowo. O kurde, akurat leciało we mnie. A, bo to leci. Nie znam niestety movesetu wszystkich tych potworków jeszcze. I nie wszędzie mogę doskoczyć, zwłaszcza, że zniszczyłem sobie skrzynkę, która to była. Skrzynka by mi pozwoliła wejść, więc czasami warto się rozglądnąć, czy życie jest dużo więcej warte od granatu. To jest deep, jest głęboki. Uzyskaliśmy życie. Monetka. Przynajmniej mój pocisk teraz strzela prostą linią. Nie rób tak. Życie mam pełne. Nie mam granatu. Trochę jak Rick Dangerous. Trochę? I guess? Robaki. Wpadają małe robaki, które słabo widać. O, Montezuma's Revenge jest najbliżej, tak. To jest świetne porównanie. W tej grze jest najbliżej do Montezuma's Revenge. Teleport. Drzwi na monetki. Spróbujmy naszego szczęścia. Nie mam szczęścia do hazardu. O! Trzy arbuzy. Come on. Come on.
strzelić. O właśnie. Nie strzelić w beczkę, żeby nie używać granatu do wysadzenia. Hop. Gdzie mamy? Lewy górny, może być. Z robaków wypadają po monecie. Tak. Najlepszy rogalik to dla mnie Rogue Legacy. Rogue Legacy 2 23 lipca w Early Access się pojawia. Także już niedługo. Sun. Użycia. Granat. Możemy sobie odzyskać granat, biorąc granat. O, jajko wypadło też. Noise. Kryształ. Okej. Okay. Tu mamy życie jakby co? Jakby trzeba się wrócić. Zobaczmy, co jest tutaj. Co w lipcu? A nie we wrześniu? W lipcu. 23 July jest Early Access. Maska. You have recover heart, each time you kill enemy with bombs. Aha, czyli zabijanie bombami ma szansę zwrócić nam serduszko. Kryształ. Rocket Arena od EA wyszło dziś. Czy będzie grany Kuba? Nie. Totalnie nie, nie moja gra. Nie moja gra. Tu jest. Gdzież nie byłem? Tam. To teleportem chyba będzie bliżej. A ten Battle Royale od Ubisoftu będzie grany. Też niespecjalnie mi ta gra przypada do gustu. W sensie to nie jestem fanem tego takiego skakania po dachach. Nie jestem fanem tych broni, które oni tam mają. No na pewno nie zastąpi nam Apexa. Nie lubię. Tych nietoperzy. No mam taki moment, w którym, o właśnie, zaczynają agresywnie się. Kluczyk. Nie doskoczę tam, co? Skoczyłbym, jakbym zniszczył ten... A, nie mam granatu. No więc... Tak. O. Łe, już mam kryształ. Ja ostatnio narabiałem konfę Ubi i ciekawe, co się dzieje z Beyond Good and Evil 2. No, mówiłem. Ta gra, moim zdaniem, nie żyje. Jestem za to zaskoczony, że następnego dnia pojawiły się informacje o tym, że... Skull and Bones zostaje teraz przerobione na darmową grę live service, gdzie historia ma być prowadzona jak w Fortnite. Mają się po prostu co jakiś czas pojawiać eventy, w którym ludzie będą brali masowo udział i tak dowiadywali się o tym, co się dzieje w grze. Także... Łe? Nie. Wiem, że dwa razy się nie uda. Szkoda kasy. A tu jest chyba sklep po drugiej stronie. 37. Trzy kryształy, żeby otworzyć. Okej. Okay. Nie stać mnie. Nie stać mnie na gołębia. Stać mnie na tarczę jedną. Okej. Okay. Podnieś ją. Ciekawe, co robi ten pistolet. Zazdroszczą Epicowi kas. Dziwię się, że oni nie mogą dojść do tego, czym ma być ta gra. Czym ma być Skull and Bones. Tu jest ukryty pokój, nie? Jep, dupa. Nie sprawdzimy pokoju, ponieważ nie mam więcej pieniędzy. Tam jest jeszcze coś. Tam coś zostawiłem. Może się znajdzie piątak. Żeby otworzyć. Piraci nie są na tyle uniwersalnym konceptem, żeby to jakoś bardzo chwyciło jako live service. Wiecie, ta gra powstała w momencie, kiedy wyszło Black Flag i ludzie wszyscy mówili, że super pływanie jest, bo pływanie było super. I oni wyciągnęli to samo pływanie i stwierdzili, że coś z tym zrobimy.
ale od tej pory gdzieś zabrakło pomysłu. Dobra, czyli nie wypadła mi żadna moneta, tak? Jup. Dalej 3. No nic. Na bossa. Zgadzam się, Sea of Thieves szybko umarło. Sea of Thieves szybko umarło. Sea of Thieves miał fatalny początek, ale to jest teraz gra, gdzie... Zobacz, ile ludzi w to gra na Steamie. Masa osób gra w Sea of Thieves. Sea of Thieves się ma lepiej niż kiedykolwiek. Jest od... Au! Od jakiegoś czasu top kupowana gra na Steamie. Te gwiazdki są. Misiu. Okej. Okay. Kurzył się. Nie, dalej. Oh shit. Oh, come on. Och. Myślałem, że idzie do góry strzelać. Come on. To był pierwszy boss. No nie, za jeden to sobie nie kupię nic. Jeden to nawet mi na waciki nie starczy. Let's go. Spróbujemy panią teraz. Pani nam przyniesie więcej szczęścia, czuję, gdzie jest. Piu. Problem z Sea of Thieves był taki, że wyszło jako niekompletny, dali temu czas, oddali, to powinno być od początku i działa. Tak, tylko wiesz, to się fajnie mówi, że wyszło niekompletne, tylko ciężko się robi gry, które są live service i wypuszcza od razu wszystko, co ludzie chcą i wszystko działa. Więc tego typu gry niestety się tworzy na bieżąco. Dajesz ludziom jakby fundament i patrzysz, co działa, co nie. The more coins you have, the more damage your weapons does. O kurde. Jak ja teraz mam wydać? Będę jak tartak. Nie mogę na nic wydawać pieniędzy. Śliczna jest ta gra. Jest naprawdę śliczniutka. Pani ma więcej życia, tak? Ale chyba mniejszy damage robi? Tarcza, whippy! Zbierać kasę. Musimy być bogaci. Musimy być bogaci i robić damage. Teleport. Mam granat? Nope. Co to jest to? Hej, Zuza. Zuza, czy to jest twoje alter ego, czy to jest inna Zuza? Nie wiem, czy jestem w stanie posiadać dwie Zuzy znajomych. Wow. Calm down. Aha, pojawił. Come on. Boję się, że z jajek wychodzi z owaś. Phew. Jeeps. Ktoś się podszywa. Proszę od razu zbanować. Jedna Zuza jest wystarczającą ilością Zuz, mam wrażenie, w moim małym, mało znaczącym życiu. Beast Amulet. It's raw power when you're firing. Co? And it's reduced the rate of fire. But in... Aha. Strzela wolniej, ale mocniej. No okej.
Hej Zuza. W sensie hej, hej, hej Zuza. Zuza, jesteś Zuzą numer 2. Jakby co? Myślicie, że to Adek? Nie, Adek. Adek się nie bawi. Wow! To jest teraz ten czerwony kryształ, o którym mówił Kiko. Jak go dotkniemy, to dostaniemy punkty. Punkty do renegata. Mam już trochę punktów do renegata, ale nie będę się w to bawił. Aczkolwiek mógłbym życie sobie przywrócić. O. Mogę sobie przywrócić w tym pokoju, w którym już byłem. To były serduszka. Hop. Hop. Tu jest kluczyk, ale ja nie mam. A nie, mam już. Aha. Nie mam już granatu, chciałem powiedzieć. Nie miałem w ogóle granatu ani przez chwilę, więc nie mogłem otworzyć tego przejścia. Teleport. To coś na dole jest przerażające. Wygląda jak klaun. Okej. Okay. Jajeczko. Tu nic nie ma. Hej, maślana. Jak tam udary w naszym pięknym kraju? O. A, puck. Okej. Okay. Dawajcie mi pieniądze. Trzeba być bogaty. Bogaty. Pomidorowy klaun to jest zła nazwa z jakiegoś powodu. Ale mam wrażenie, że jak wszystko byś nazwał cokolwiek klaun, nie jest dobra nazwa. Tam jest sklep, ale my nie idziemy do sklepu, bo my pieniądze zbieramy. A co to jest? Nie mam granat. Gdzie jest granat? Help, potrzebuję granat. To jest tajna ściana. Chcę serce, chcę granat. Może u góry będzie. Jest. Złota skrzynka, ale nie wiem, spróbujemy tam. Pieniążek. To zły przykład, Jay. Zły przykład, ale tak. Ui. Serio? Jedna monetka? Liczyłem, że będzie granat i będę mógł otworzyć tamto przejście, ale nie. To chyba taki secret room. Tak. To jest to, co odblokowaliśmy sobie tym jednym punkcikiem po pierwszej śmierci. To, że na każdej mapie pojawia się jeden... Wow! Jeden ukryty pokój. No dobra, nie mam granatów. Bardzo śmieszne gro. Daje mi dużo serc i zero granatów. Tu już jest boss. Czy ja już mam wszystko? Nie mam wszystkiego. Tam gdzieś jakiś pokój zostawię. Może będzie granat. Wracam. Podoba mi się, jak ten pieniążek zadał mi lata. Kojarzy mi się czasami, jakby był mały i dostał się pieniążkiem i myślał, że można kupić wszystko. To jest jajko. To jest jajko, które się próbuje wykluć, ale nie może. Z jakiegoś powodu. Czekajcie, gdzie jest mój teleport? Donde esta my teleport? Kupc, a ktoś z was już ogrywa Ghost of Tsushima? Ja będę ogrywał Ghost of Tsushima. Ale żaden z nas na chwilę obecną jeszcze nie ogrywa, ponieważ youtuberzy, influencerzy dostają promki w dzień premiery, ponieważ likujemy wszystko na internet i nie ma do nas już więcej zaufania, jeżeli chodzi o dawanie promek wcześniej. Co to jest? Aha. To jest
Okej, okay, taki pokój. Fajnie, tylko że wychodząc też dostanę obrażenia, tak? Okej, okay, to było bez sensu. Dzisiaj żreszki w dniu. No ja wiem, no. Widziałem. Większe media dostały tę grę już jakieś 2 albo 3 tygodnie temu. O kurde. Muszę. Co to jest? Bullet per sharing. Czyli mam teraz 2 naboje, tak? Idę się wrócić po te głupie serca, które są zamknięte w tym pokoju. Gra wygląda ładnie, ma dobre dźwięki, ma dobrą muzykę, ma fajne strzelanie. Naprawdę, jest dobrze. Czy grałem w kunai? Nie grałem w kunai. Co to jest kunai? Nawet nie wiem, co to jest kunai. Mówiłem, że jak wybiorę panią, to od razu pójdzie lepiej. Panie są lepsze zawsze. Zawsze. Dwa strzały. Aha, wykluło nam się jajko, ale niestety jest. Jest pusty. To jest rzecz, której nie można zniszczyć, ona sama musi się... Aha, tu jest... Taki trikulec ktoś zrobił. No to polecam bardzo Metroidvania z mega przyjemnym poruszaniem się kunajami, które pełnią rolę linek z hakiem. Okej, okay. Kunaj. Wiesz co, ja takie rzeczy, wy mi zawsze mówicie, to jest cenna informacja, ale ja kończę stream, zapominam, więc pozwólcie, że sobie zapiszę. Kunaj. Zapisane. Doceniam. Zawsze dobre polecajki doceniam. To jest pusty pokój z jakiegoś powodu. Tu sobie strzelę w ryj, tak? A nie mam granatu, więc sobie nie strzelę w ryj. Tu jest sklep, nie idę do niego, ponieważ chcę być bogaty. A jeżeli masz Twitch Prime, to jest teraz za darmo do odebrania. Mam Twitch Prime. To miło z ich strony, biorę sobie. Stream. Pieniążki! Kurde no, nie mam granat. O! Dało się. Skrzynka w skrzynce, w skrzynce. W skrzynce jest jeszcze... Okej, okay. Było łącznie 4 skrzynki. Kto w przyszłym tygodniu robi stream z Cariona? Mua. Ten tydzień będzie dobry. Już możecie rozpiskę pomału zgadywać na przyszły tydzień. Jeszcze ten się dobrze nie zaczął. A już zgadujemy następne gry, następny tydzień. Pewnie jest jakaś opcja double jumpa, czuję. O, to się dziwnie odbija. 2 kryształy, mam 2 kryształy.
przeczytałem. Najpierw zobaczę, co tutaj jest. Unlock. Mam jeden kluczyk. Nie mam granatów dalej. Mam teraz dwie tarcze. Gra nie chce mnie w ogóle w granaty wyposażyć. Mam nadzieję, że Mike robi stream z Fly the Horizon. Ja nie wiem, czy żaden z nas będzie w stanie w ogóle wystartować w Fly the Horizon. Ja bym bardzo chętnie przyleciał się nad Chicago. Ale nie potrafię latać samolotami to raz. Dwa, musiałbym dokupić wersję Ultimate, żeby mieć Chicago. Może nie samo Chicago, ale mieć lepiej wyglądające lotnisko O'Hare. Need more keys. Nie mam kluczy, nie mam nic. O, teraz zapełniłem pasek, którego nie widzicie. Ale zapełniłem pasek czerwony. I czy już się pojawiło? Tak, już się pojawiło tutaj. Musimy znaleźć teleport. Tu jest. Teleport Tiren. Sacrifice. Little pickaxe. Najgorsze jest to, że nie ma opisów właśnie takich. B-Virus, Midnight Mask. Maska mi się podoba. Try to increase your weapon's damage when you get hurt. Okej. Okay. Nie wiem, czy to był dobry wybór. I czy dodanie serca za to było też dobrym wyborem, ale... Tartak pewnie ci zasponsoruje edycję Deluxe. Dlaczego Tartak? Tartak... Co jest? Tartak jest moim sponsorem? Tartak nie lubi wydawać pieniędzy. Chciałbym, żeby opisy takich rzeczy, jak właśnie w tamtym przypadku, były po... Jak się stoi przy tym, a tymczasem nie ma. Deluxe Kubota Edition i będzie można klapkiem latać nad Chicago. Natomiast Chicago będzie wielki klapek. Tam jest granat za ścianą, która... Nie mam kluczy, nie mam granatów. Oj, kups. Ale mam dużo pieniędzy za to. Zamiast fasolki będzie klapek. Sam, God of Screens. Sam ma trochę życia. Nie wiem, co robi Sam, jeszcze nie walczyłem sam. Okej, okay, Sam... Aha. Sam daje i odbiera. Kurde. O ile strzały jeszcze jest łatwo... Holy shit. Phew. Pepper soup. Mówię, tak, stoję przy tym, to chciałbym, żeby był jakaś opcja przeczytania tego, co robi. A na razie nie znalazłem takiej. Muszę to wziąć, żeby się dowiedzieć. O, odzyskałem życie. Ha! Jest punkcik, który się wydaje w sklepie. Gdzie były te serduszka? Wiem, że w którymś miejscu były tutaj. Mogę sobie... O. Co robi ten miś przeklinak? Przeklinak? Miś przeklinak? He fires bouncy bullet enemies automatically. Czyli strzela sam bouncującymi bulletami. To było po polsku, jakbyście nie wiedzieli. Bouncujące bulety jest 100% polski język. Nauczcie się mówić po polsku. Nie mam granatów, nie mam kluczy dalej, więc tu nic nie zrobię. Mogę wrócić do... iść dalej. Szutuję bansującymi buletami do enemisów. No, to jest wszystko... Wszystko jest polski. Miś przeklinak jest władców much, tak. Nie mam klucza. Wow. Nice. Calm down. Hej,
Czym dostałem teraz? No dobra, jak jest, ładuję czerwony pasek znowu. Chciałem fioletowy, ale strzeliłem przez przypadek. Okej, tam u góry jest coś. Czuję życie. Ostatnio widziałem odcinek, mocno się zestarzało. Władcy much. Tak? Nowy karabin. Whisper in the dark. Activate, detonate yourself. A jaki miał... Aha, ten karabin nie miał żadnego. Okej, ma dwa strzały i jest przeładowanie, ale... Ale na razie mi się podoba. Little Panda się wykluła. He fires two bouncy bullets. A to miś awansował na pandę. Miś ma więcej, miś panda ma teraz... No tak, jest logiczne, że miś ewoluuje w misia pandę. Wszyscy to wiedzą. Miś, miś panda, miś polarny. Miś... uszatek? Nie pamiętam już dobrze całej ewolucji misi. Miś koala, właśnie. Miś... Z misia polarnego na misia koale. To jest faktycznie. To ma sens. Miś push-adek? Push-adek to jest... Dalej nie mogę. Nie. Tam klucz. Tu jest arena. No dobra. O kurde. Dziwnie się tym strzela. Dużo mają życia te jajka. Mam paletkę ping-ponga. There's a chance you will fire a bouncy bullet. Nie chciałbym mieć takiej szansy. No to jest to, tak? Łe. Miś koralgol. Wciąż zero granatów. Jajko. Mam mało życia. Źle to widzę. Muszę znaleźć jakieś... O kurde. Nie wiedziałem, że są przeciwnicy, którzy się potrafią tak teleportować. Kryształy mam. Piesek Leszek? To jest miś? Oh shit. Dobra, dawaj, go. Łe. Raz spróbuję. Mówimy, że nie mam szczęścia do hazardu. Wszystko? Czy jak coś się teleportnie tutaj do mnie? Miś jogi. Miś od jogi. Miś instruktor jogi. Nope. Miś joda, to chyba nie jest to. Jajko. Tam jest boss, ale jeszcze u góry coś możemy. Ta broń jest fajna, tylko to dwa strzały i przeładowanie jest. I temie. On się pojawia znikąd. Kasa, kryształy mam, nie mam życia. Bardzo się boję wcisnąć ten ult, który ma mnie wysadzić, tak? Activate item, detonate yourself, cause half a heart and one crystal. No nie.
Hatching failed. Nic się nie wykluło. Granat! Bierz. Teleport. Kryształy. Sklep. Kusisz. Pół życia sobie kupię. Telefonik rzecz. Młotek elektryczny musi być dobry. Ale nie, pamiętajcie, że mamy perk, który daje nam więcej obrażeń. Im więcej mamy monetek, więc... A tu już nie mam kluczy. Banjo... Kazihara... Co? What? Czy widzieliście gdzieś ukryty pokój? Nie widziałem nigdzie tajnego ukrytego pokoju. Teraz pytanie, iść na bossa, czy iść do... No nic, zginiemy na bossie, ale mamy dwa punkty, więc odblokujemy sobie przynajmniej. Ja mam ukryty pokój w piwnicy. Holy shit. To już wiem, że jest większy damage, to jest punkcik. Dało się. Ta broń dała radę. Rekt. Panią idzie mi najlepiej. Zobaczmy, co tutaj jest. Tu jest arena room, to może na razie nie mam dwa serca. Mam dwa granaty i tu jest życie. Tak, to jest dobry wybór. I jajeczko jeszcze, proszę. Hop, hop. Kurwa, ci są najgorsi. Gdzie się pojawisz? Hatching failed. No tak, bo dostałem. Mam wrażenie, że jak dostajesz obrażenia, to jest failed. Tak się zastanawiam, czemu jajeczka w ogóle? Jajeczka są fajne? I się, z jajeczek zazwyczaj wykluwają się rzeczy. Ergo jajeczka. Okej, jest gdzieś jeszcze niewidzialny jeden. A nawet dwa. Co to jest? Nie chcę cię dotknąć. Powinienem. Energy Cube. Za każdym razem jak... Co? Each time you activate a portal stone, there is a chance of getting a shield. Aha, czyli za każdym razem jak dojdę do portalu, to jest szansa, że... Fajnie, że mam zamiast głowy teraz ten cube. Ale dalej mam nawiniętą na tą wstążkę, którą miałem, opaskę, którą miałem od początku. Z konsekwencji. O, teraz... Może wypadnie mi tarcza. Jep. Pół tarczy. Nice. Kryształ mam. Ja się wpakowałem bez sensu. Hatching failed. Bo dostałem obrażenia. To jest moje przypuszczenie, że jak się dostaje się obrażenia, to jest... Jest mała szansa na... Jajko, kasa. Co tutaj jest? Tym razem nie dostałem tarczy. Tu jest boss. Nie mam klucza. Tu się otwiera kryształami. Ale tu jest sklep. Zobaczmy, co ma. Całe życie za 30. Połówkę za 15. Tu jest wszystko? Nie, tam coś jest. Nie idę do areny. Nope, nope. Catching failed. Muszę być lepszy. Muszę spróbować być lepszy. Pieniądze go minięty. Not like this. Wrócimy się. Widzę, gdzie jest na mapie.
coś, co się teleportuje. No właśnie. Jest kluczyk. Daj mi tarczę. Albo nie, nie dawaj. Wypchaj się. Dwa jajka. Jest demo do ściągnięcia na Steamie tej gry. I to demo jest tak... daje mnóstwo przedmiotów takich dobrych, że robi się super overpowered bardzo szybko. Czuję, że jesteś bardzo dobry w tę grę. Tak robią ludzi. Zobaczmy, co to jest. Brave Cookies. Brave and Delicious. Edge Shield i co? Edge Shield and Heart Container. Mamy 5 żyć. Demo, bo w Game Passie. Demo jest na Steamie. Jaka jest cena? 19,99 w dolarach. Mam jeden gran, ale... Czy powinienem go wydać na... Dostałem kluczyk. To nie jest zła... Zła wymiana. Drogo. 80 zł, mówi niedźwiedź. Gdzieś nie mogliśmy się dostać, bo było zamknięte. Zbierajmy monetki, które gdzieś zostawiłem. W Undermine graliście. Grałem dużo, jak było na PC i czekam, jak wyjdzie na konsolę. Jest monetka. Undermine też było super. Było streamowane zresztą nawet. Tu jest kluczyk, ale jak otworzę, to trzeba wysadzić granatem, więc nie ma sensu. Boss. Tak? Mam życie, mam dwie tarczy. Okej, okay, let's go. Johnny. Bóg i Dolly. O, fuck, Johnny nutkami atakuje. I gwiazdkami. Okej, gwiazdki nie są... Okej, Johnny się wkurzył. Napieprza serduszkami teraz. Easy peasy. Lemon squeezy. Co wyrzucił Johnny? Soul flask. Kolejne serduszko. Już mamy 6. Nice. Nie wiem, czy wychodzi w tym samym momencie na PC konsola, ale 7 albo 8 wychodzi na PC Early Access. Albo ona jest w Early Access dalej na PC, tak? Undermine. Nie mam granatu. Jest mój problem z granatami. Mógłbym się wysadzić. Ciekawe, czy mój ult, który polega na wysadzeniu się, rozbija również... Yep. Można tak to zrobić. Podoba mi się ta broń. Podoba mi się ta broń. Poza tym, że ciężko się nią strzela. W takich przypadkach na przykład. Ta gwiazdka jest moja? Czy coś do mnie... Ja mam taką gwiazdkę teraz? Catching gate failed. Boo! To jest moja gwiazdka, tak? Które to jest? To jest to. Kiedy to podniosłem? Nawet nie pamiętam, kiedy ja to podniosłem. Okej. Okay. Pamiętaj, kups. Zaczynają się przeszkody. Nie ma tarczy, tam nie idę. Jakie mam opcje tutaj? Tu są dwie skrzynki, do których można się dostać tylko od góry, niszcząc te bloki, ale nie mam granatu, nie chcę się wysadzać już więcej.
Timmy, Tiny Mami 2. When if bullets when attacked on death drop half a heart. Okej. Okay. Czyli sobie strzela. Widziałem dzisiaj reckę duchów sushimi, podobno całkiem spoko, open world. Też tak czytałem. Tam nie zaskoczę, a tam jest granat. Oczywiście. Było za proste, gdybym tam po prostu mógł doskoczyć. Znowu zero tarczy. Musi być bardzo mała szansa. Wszystko byłoby fajnie, gdyby na środku tego pokoju po wejściu widział, że jest ten koleś teleportujący się, ale on jest gdzieś poza ekranem i po prostu pojawia mi się na plecach i dostaje obrażenia od niego. I to mi się nie podoba. Do not like. Tarczy. Trzy skrzynki. Kryształ, otwórzmy sobie to. Dwa jajka. Fajny team za sobą ciągnę. Czy tu jest jakiś teleportujący się koleś? Kotek sam gdzieś poleciał. Playful King, collect hearts and brings your moldy hearts. Kotek przynosi mi serduszka, tak? Nie wiem dlaczego spleśniałe serduszka. Nie wiem jaka jest różnica między zwykłymi serduszkami a spleśniałymi. Ale okej. Okay. Tu już jest boss. Ja jeszcze mam kilka rzeczy do odwiedzenia zanim pójdę do niego. Dostałeś item z jajem, mimo że trzymałeś damage, więc chyba po prostu jest mała szansa, że coś się wykluje. Możliwe, możliwe. Mówię, nie wiem jak to działa, więc nie kłócę się. Jest! Nice. Wolałbym, żeby to był granat, ale... Tarwanemu koniowi... Spleśniałe mogą ci wyleczyć, a mogą zadać damage. Łe. Okej, okay, akurat. Tiny Mami level 3. Wyrwałem od wszystkich. Okej, teraz ich widziałem, tych teleportujących się. Flower. Co robi Flower? She fires... Split bullets at enemies automatically on death. Damage all enemies in the room. Okej. Okay. Witaj, Flower, w mojej małej grupie. Zajmujemy się głównie zbiorem pieniędzy. A co oznacza to jojo z uśmieszkiem pod minimapą? Jojo z uśmieszkiem pod... Nie wiem. Nie mam pojęcia. Tylko to, co to jest to jojo z uśmieszkiem pod minimapą? Tam jest sklep, ale nie idę. Okej, okay, tam jest... Ten zginął, okej, okay, czyli przy... Wow, to był najgorszy skok.
Jack. Jack fires bullets in random direction. Okej, czyli wszyscy strzelają. Tam jest skrzynka, ale nie idę, bo wiem, że dostanę więcej obrażeń niż to jest warte. A z 6 żyć mam już tylko 3,5. Sklep, arena, tu chcę wejść. Tak peppermint przyda się lepiej niż sushimi. A niekoniecznie. Może. The one extra keys when you get hurt by clutch. Czyli jak dostanę obrażenia od eksplozji, to jest szansa, że wypadną mi klucz. No to jest tak. Staram się nie planować obrażeń od eksplozji. Więc nie będę za bardzo liczył na tę umiejętność. Boss. Trochę przedszkole się z nich robi. Mówisz o tych moich tych? O misiach? Misiach, pysiach? God of Darknet. Okay. Gdzie jest nasz boss? Na razie walczę z jakimiś... Gdzieś u góry? Nie, jest. Witaj. Miło, że nas odwiedziłeś. Au. Patrzyłem się na pasek życia jego, zamiast patrzeć się na... Jest! Jeszcze się Snowboy wykluł. You can throw a snowball which freezes enemies. Noise. A co robi? Mow him down extra bullets per shot. I 3. Unstoppable. Czy czytałem info na Discordzie o grze Synthetic? Tak, Kiko, zapisałem sobie. Mam zapisane, dzięki. Dzięki, zapomniałem ci napisać, że widziałem. This is only the beginning. Great, you defeated first manager, unlocking the levers and the managers, but there are more challenges awaiting for you. Continue. Kogo mamy następnego? Mamy... Well done, you have unlocked a new manager and a brand new level. Continue. Hal. Można jeszcze na easy grać. Ciekawe. Don't forget to change your gems for upgrading. Właśnie, to co chciałem odblokować. Mam 6 aż. Kill an enemy and you'll drop extra hearts. Tak. We'll get this item soon for next run. Co to jest? Mark stone rune. Find the stones with the colored marks and bless them open to earn your prize. Piano room. Special room. Walking around this room could create such a beautiful music. 4 mam to wydać? No chyba nie. Made love you and double the amount of hearts recovered. Rabbit ears. You, no nic, idę w to w takim razie. Bo tutaj jest bardziej oczywiste. Aczkolwiek tutaj też jest. No nic. Będzie to atak na streamie Mario, jako nowy posiadacz konsoli. Nie wiem, jeszcze się nie określał o obecność, więc nie jestem w stanie ci powiedzieć. Próbowałem właśnie uruchomić Neon Abyss na PC i nie wykrywa mi X-owego pada. Łe? Czy to jest to miejsce, w którym miałem zaskoczyć? Czy jestem dalej na tym poziomie z tym... Czy próbował pan włączyć i wyłączyć ponownie? To jest zawsze... Aha, bo ja zaczynam już od początku z... Już nie mam mojej broni. Łe. Co prawda mam to. Kill enemy and drop extra hearts. Your weapon does more damage when in full hearts. To jest Wild Wolf, more blind, damage. Co?
Each time you hit the weapon damage increases and even if you can handle it, return them. Okej. Okay. Czyli więcej zabitych wrogów, większy damage. Muszę się przestawić, że nie mam już lasera. Jajko. Nie mam granatu. Trzeba skakać, co? Super, fajnie, że tam nic nie było. Lubię to. Tu jest ukryty pokój, ale nie mam granatu. Tam jest sklep, ale nie mam pieniędzy. Tam jest za wysokie na moje krótkie nogi, więc... Wracam się. Nie, to nie jest ten pokój. To jest ten pokój. Co to było tu? Aha, to jest broń. Wyłącz, włącz pada i gry nie pomaga. Jak mam intro i poruszę padem, znika klatę, a pewnie klaszanie pokazuje mi, jak sobie dziwne. Nie wiem, grałem na Steamie. Grałem na padzie. Działało. Ale nie wiem jak z wersją tą Game Passową niestety. Little pickaxe. Crystal, don't reveal nearby hidden rooms. No tak jakby wiem gdzie one są. Tak jakby wiem gdzie one są, ale nie mogę się do nich dojść. Chyba, że mogę wejść dzięki niemu. Zobaczmy, sprawdźmy to. Gdzie był ten ukryty pokój? Tu. Tak, mogę z pickaxem. Przepraszam, z małym pickaxem. Little pickaxe. Nie lubi być nazywany duży. Oh, come on. Okej, okay. Jakieś pozostałem obrażenie, mimo tego, że zrobiłem skok. Weight tech. Looks enough to install and upgrade your weapon, increase your damage. Nie, increase your... rate of fire, a nie damage. Tak, właśnie tak. Dalej mam cztery pieniążki, więc nie muszę się ten... Nie muszę też skakać, mogę zrobić teleport. I tu jest boss. Szkoda, że straciłem to życie, bo teraz mam mniejszy damage robię. Catching failed. Super. Co to jest? Heart of fire. You can revive after death, but you feel tired. You can only be used once. Okay. Nawiązanie do Batmana, check. Boss. Nie mam granatu, ale tu jest jeszcze pokój. I dwa jajka. Nie powinienem gdzieś serca nigdzie, nie? Nie mam... Nie, pewnie w sklepie, ale... No trudno, come on. Ghost of Pius. On jest zawsze pierwszy. Mm.
3D. Wiem go w locie. To już miałem. A broku. Broku dodaje życie. To ma sens. Brokuły zazwyczaj dodają życie. Jest. Zyskaliśmy trochę żyćka. Jest zawsze na plus. Dalej nie wiem, czy gram pierwszy etap z pierwszym bossem. Ile to ma życia? Jajko. Okej. Tarcza, pieniążek. Jakby coś jest bug w tej grze, trzeba włączyć grę bez włączonego pada i można go włączyć dopiero jak pojawi się menu, a nie wcześniej. No dobrze. Przynajmniej działa, wiesz? Mówię, gra ma dzisiaj premierę, więc może wyjść parę baboli. Pamiętam, że te pociski się odbijają od podłogi. Co? Czym dostałem przed chwilą? W skrzynkach powinno być więcej rzeczy. Come on. Tyle skrzyń i nic tu nie będzie. Jest. Niepoważne. Idę do areny. Mogę? Mogę. Mam klucz. Odbijające się pociski. Wow. Przepraszam, to wybuchło na taką gwiazdą, no świetnie. There's a chance you'll fire a poison bullet. Ok. Nie dotykam ciebie. Jaka jest szansa, że jest... Ok. Taka szansa. Ale nie wiem, jakie obrażenia robi Poison Bullet. No, podoba mi się, że moje dwa miśki latają i strzelają do... Catching failed. Nie idę. To jest chyba nic nie... Wow! Ambush. Okej, te miśki... Miśki robią większą rolę. Gdzie jest? Gdzie tu jest serduszko? A tu jest serduszko. Miśki robią roboty. Ukryty pokój. Więcej jajek. Zobaczmy, co jest w tym ostatnim pokoju. No. Bierzcie go. Cactus baby. Because the damage to anyone who touches. Okej, czyli jest dużo powtarzających się jednak.
Znowu nie wiem, czym dostałem teraz. Myślałem, że to będzie jeden pokój, się cała noga zrobiła jakoś dziwnie. Nie mam granatów, nie mam kluczy. Łe. Nie przegapiłem gdzieś klucza. Nie ten przycisk. Nie, chyba nie. Może w tej skrzynce. Nope. Idziemy na bossa w takim razie. Mam mało życia, nie mam tarczy. Jeszcze jest God of Bittercoin. O! Okej, jest zły. O fuck. Nie, przestań. Zapyt. Fiu. Zobaczmy, co robi. Co robi orzeł, tylko żebym nie wyszedł. Seal's patch. Increase your movement speed. No tak, nie czuję, jakbym się biegał. Nie czuję, jakbym się biegał. Nie czuję, jakbym biegał szybciej. Strasznie jest ten dźwięk broń. No, taki... Ciekawe, czy jest broń, której damage jest jak z granatu. Wtedy nie trzeba ich szukać. Może tak być. Może tak być. Kogoś zabijesz, ale musisz cały czas patrzeć pod nogi, czy coś z nich nie... Cactus Baby 2. Kryształy mam, dajcie mi klucze, dajcie mi granaty. Złota skrzynka. Co z tego, ja nie mam ani klucza, ani granatu do niej. Hej, BLG. No i taka końcówka jeszcze z pół godziny. Ten padł. Miś jest... O kurde. Fuck. Nie! Nie! To... O wow. Ale tutaj dałem popala. Pedla Giko wszedł, a ja taką kaszanę odwalam. Właśnie mam przedmiot, który daje mi to, że każdy mój nabój wybucha. Jest też broń, która wygląda jak klucz i otwiera wszystkie zamki. No. To są kolce, nie idę tam. Mam pół życia. Okej, okay, jestem trupem. Hatching failed, super, mimo tego, że nie dostałem obrażeń. Czyli to musi być po prostu szansa. Szansa na zgwałcenie szympansa. Teleport, nie mam granatu, nie mam możliwości zniszczenia tego. Mam wrażenie, że trucizna nie daje zbyt dużo. No i wszystkie moje latające miśki zostały zniszczone w tym koszmarnym pokoju. Cactus Baby 3 za to się leveluje jak dziki. Chciałem żadnego klucza. Tu jest tylko jedna monetka. Spoko, roguelite, rozumiem, wygląda jak gra, w którą bym grał, jak pojebiem, zrobił dokładnie to samo w tej salce. Nie mam klucza. Tam zostały jeszcze jakieś rzeczy. Może będzie klucz, albo bomba, albo życie. Tu jest pół. Tu już jest jakiś postęp. To nie jest najlepszy run.
Ten poprzedni mieliśmy dużo lepszy z tą laserową bronią. Laserowa broń nam przeszła cały tamten. Aha. Okej, okay, super. Nie widziałem jeszcze ani jednego granatu. Jak zacząłem grę, to jeszcze nie było ani jednego granatu. Co robi ten misiek? Misiek jest nieżywy. Zombie sister. Jeżeli poison bullets enemies, she splits into two zombie sister after getting hurt. Okej. Okay. Tam nie doskoczę. Ech. 55, spróbujmy. Nie idzie mi. Nie idzie mi w tym ranie. Jep. Czekaj, ja nie muszę zbierać raz monet, bo już nie mam tego perka. Cześć, quest. Witaj na streamie. A F you. O! I to jest coś, czego potrzebowałem. Ogólnie gra bierze wszystko, co najlepsze z całej masy rogalików i się z tego nie wstydzi, no i to wszystko działa w niej naprawdę dobrze. To jest prawda. To jest prawda, co pisze Kiko. Tu mam klucz, ale tam jest skrzynka do rozwalenia granatem, więc useless. Tu jest arena. A po tej stronie jest sklep. Więc sklep i życie, niestety. Albo stety. O. Ten pokój. Ha! Nie wypadło nic z tego, tak? Cool. To nie, wypadła chyba srebrna monetka, bo Neon Abyss z Kubarem. Cześć, quest. To miejsce mnie interesuje, ponieważ te drzwi, ponieważ ten przedmiot. Co to jest? Grape candy. You will drop an extra crystal if you hatch an empty egg. Ok, czyli jak się wykluje puste jajko, to... Czy te zombie sister się dzielą zawsze na pół? Patrzcie, ile już ich mam. Chyba zaraz dam łzistę na Steamie. Dziś kupiłem Far Cry 5. Bedla Giko to jest w tym. W Game Passie PC-towym, konsolowym. Okay, gwiazdki są ok, ale nutki pamiętam, że mam problem z przeskakiem. Okay. Odległość da się dobrze przejść. O, ty chamie, tu mnie przyszpiliłeś, tak? Teraz będziesz nutkami atakował. Jep. No, not the hearts. Oh shit, tego nie robił wcześniej. Życia. Gin. W którą stronę strzela ten kaktusowy? W niego strzelaj! Bałwanie. To jest coś, co ja chcę grać. Tak, quest. Jest w Game Passie. Jest w Game Passie, powtórzę. Jest w Game Passie. W Game Passie jest. Game Pass w sezonie ogórkowym jest życiem. Game Pass ogólnie jest życiem, chyba już nie tylko. Increase your weapon range and rate of fire. Na Xboxa też? Tak, gram teraz w tym momencie na Xboxie Quest. Nie Far Cry 5, to jest w Game Passie. Ta gra, gram ją teraz w Game Passie. W Game Passie. Kurwa, wszystko pochowajcie za tym, bo oczywiście nie mam granatu od początku gry. Quest. Stop being silly. Co to jest to? Unleash your opponent's passive weapon, deals melee damage, activate fly, co?
Fly Freely. Mój kaktusmen dostaje obrażenie od tego. Tak? 3 na 4, tak. Kaktusmen dostaje obrażenie od tego, ale hej. Muszę to spróbować na kimś. Nie. Nie. Nie, ta broń nie robi w ogóle. Ta broń w ogóle nie robi. Broń w ogóle nie robi. Zginąłem. Wow. Miałem tego perka, że raz jak mam śmierć za free. Dzięki temu wstałem, ale... God damn it. Ta broń była zła. Nie była dobra broń. Patrzeć pod nogi, bo meduzy mają... pociski. Granat! Mój Boże! Co tam było do rozwalenia? Tam było ten... Tarcze były. Muszę się cofnąć. No cóż, nie wszystkie bronie są najwidoczniej fajne. Jak to zrobić, żeby najwięcej rozwalić? He? Chyba tak będzie najlepiej. Noise. Zawsze to jest coś. 25 monetek, więc nie mam po co iść do sklepu. Nie mam już granatu. Granat dostanę dopiero za pół godziny. Przy dobrym wietrze. Spokój z przeciwnikami? Nie. To jest spokój z teleportem chyba, tak? Tylko gdzie jest ten teleport? Tu jest. Tu jest już boss, ale zobaczmy ten pokój jeszcze tam. Dawaj na sukę te beczki, co? Nie wiem, ten kaktusowy człowieczek, który sobie strzela randomowe miejsca, jest jednak useless. Gdzie on się pojawia? A, tu jest dwóch nawet. Jajko. Oh shit. Okej. Tam jest skrzynka, tam jest przejście do pokoju. Co masz tu tam? Jajko. Niech będzie. System achievement. Get 50x in a single run. Okej. Pieniążki, 51. Gdzie mógłbym iść? Mógłbym spróbować wydać pieniążki w sklepie na przykład. Na przykład na to. Guardian. Nice to meet you. You have a chance to get Guardians. Get Guardian spread. Each time you kill enemy. Okej, okay, a jak to strzelę? Oh no. No. Nie. To jest fatalne. No. Jest. Zmarnowane pieniądze. Bańki mydlane puszcza, no. Hej, Tartak. Mac Family, God of Fast Food. Dlaczego nie przypominałem McDonalda? Wow. O, shit. Be mad. Wyobrażam sobie, jakby to wyglądała walka. Au! Gdybym strzelał tamtą bronią. Chcę ci rzucać miny.
dużo życia jeszcze. Mój pan kaktus jest totalnie useless. Okej, ten padł. Gdzie jesteś? Uj. Dobra. Phew. Blue Protocol. Upgrade your weapon at shields. Okej. Okay. Tak, ja lubię upgrade. Ewidentnie twórcy mają coś do klaunów. Też to zauważyliście, że jest mnóstwo klaunów w tej grze? Czyli to nie tylko ja. Granat! Nie mam klucza, więc nie otworzę tej skrzynki. Wow, nie chciałem tego... Oczywiście, że był idealnie pode mną. O, wow. Misiu. Wyzwanie łatwe. O czym mówicie? Donoszę, że kina funkcjonują, epidemię wykorzystują do sprzedaży przyubic. Tylko jak masz przyubicę, sprzedają ci popcorn. Kole dają tylko w butelkach. Cena zestawu ta sama, a coli o połowę mniej. Przed filmem wciąż 25 minut reklam. Przestało mi och być szkoda, niech ginie. Przestało mi być ich szkoda. Aha, oni jeszcze poza tym, że się teleportują, to robią... Przestań strać tymi jajkami. No. Mam pół życia. To jest mój koniec. To jest mój koniec. Nie mam granatu. Nie mam jeden granat, ale czy powinienem go... Okay. Sherlock. Znajdź 5 sekretnych pokoi. Znaleziony. I... przeżyłem to jakoś. Aha, wykluł mi się kamień. No to tak jakby... The stranger can block enemies bullets. Wiem, jak to działa. Hej, Jobless. Długo zajmie robienie celaka, to w sumie nie warto się... Defeat Argus without picking up any items. Infinite key expires at the end of the current level. Okay. Czyli w tym pokoju mam darmowe kluczyki. Skinąłem. Imperium Kontraktu wciąż fajne, ale jak się reklamuje jako wersja oryginalna, to się nie powinno puszczać wersji z 2004 roku. Ta z 2004 roku już jest teraz oryginalna. Dobra, mamy jeszcze 15 minut, ale zróbmy sobie na run. Cztery punkty. 5 i 5. I 4. No nie mam zbyt dużego wyboru. Bo z tego co rozumiem, to przepadają punkty. Wy się już ścigacie na achievementy w tym? Jay z questem. Pani ma 4 życia i zaczyna z jednym kluczem, a pan ma 3 życia i zaczyna z kluczem, jednym granatem. Taka jest różnica między tymi postaciami. To jest dobra gra. Prawda dobra gra.
Mam mocno ten jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. No i trzeba mieć szczęście, żeby taką na przykład tą broń wylosować, jak miałem poprzednio, ten laser. Był totalnie OP. Jeszcze się nie ścigamy, rzuciłem wyzwanie, kto pierwszy do celaka. A. Czy ja robię dalej ten run, ten pierwszy boss, czy dalej nie wiem, co działa? Dwa kryształy, mam. Dostałem jajko i dwa kryształy. Nice. Mam klucz, chcę tu wejść, tu są zawsze dobre przedmioty. Pograłem chwilę w tego hyperspace. No widzisz, a to się nazywa Hyperscape, ponieważ tytuły gier się pokończyły. Waiting for a movement to burst from the clouds. Nie bardzo wiem. Your power can X-shape the blast. Tam jest granat. Ja mam 5 granatów teraz jakimś cudem. Wolę... Aha, okej, okay, już teraz wiem, co znaczy X-shape blast pattern. Łe, nie tak chciałem to zrobić. Czy mogę się pozbyć tego przedmiotu? Ten przedmiot mi utrudnia życie. Klucz, nie będę marnował granatu na skrzynkę, bo wiem, że tutaj się później, tu już byłem, po co ja tu idę. Tu jest pół życia, jeśli tu teleportniemy. Teleportniemy się na początek. W ogóle nie robię obrażeń. Dwa, okej. Okay. Nie mam pieniędzy, żeby otworzyć tam... Żeby spróbować otworzyć tam te drzwi na pieniądze. Znowu klauny. Podoba mi się nawet ta plumkająca muzyka. Ciekawe, kiedy się znudzi. No. Nie mam pieniędzy. Nie mam pieniędzy na nic. Jestem znowu biedny. Miałem ran, kiedy miałem dużo pieniędzy, teraz mam ran, kiedy nie mam w ogóle pieniędzy. Granat za granat, okej. Okay. To nie jest najgorsze. Najgorsza wymiana. Fuck this. Głupi przedmiot. Aha, to jest to... Tam jest życie? Klucz, klucz, klucz. Nie była najgorsza wymiana. Wow, ten
4 vs 4 Rocket Arena EA jest za 130 zł na Steamie. Jak szybko umrze ten tytuł? Szybko. Ten tytuł umrze bardzo szybko. Teraz idę prawą stronę. Przydał mi się jakiś mod do damage'a. Bo nie robię żadnego w tym momencie. Nawet jajka mi się nie chcą wykluwać. No. To chciałem zrobić właśnie. Jajko. Kryształ i monetka, tak? Ten kluczyk był trochę zmarnowany. Rocket Arena ma oceny mieszane na Steamie. Pewnie głównie przez tą cenę, tak? Hej, Jimoty. Co tu jeszcze? A, tu jest jeszcze kwiatek, okej. Nie zauważyłem cię, przyjacielu. Cactus Baby, już wiemy, że jest useless. Nawet na trzecim poziomie. No nic, boss. Super nad OP bronią. Fajna gierka, fajna. Znaczy mówisz czy pytasz? Bo jak mówisz to tak. Jak pytasz to również tak. Ta mimo, że kosztuje pieniądze, to ma jeszcze Season Passa. Też do kupienia, osobno. Mac taki. Z tymi już walczyliśmy, ale ich było trzech wtedy, teraz jest dwóch. Oni rzucali miny. Czy robią to samo? Tak. On ma pełny pasek życia teraz. O, super. To jest not cool. Okay. To był dziwny, miał chaotyczny ten pattern. Czemu nie mogę podnieść? Weight tech już wiem, że to było increase fire rate. I'm speed. Fajna gierka, mówię i pytam. dobra rozpiska, Tartak gra w Origami King. Tartak sam jest Origami King, ale ja gram. Czym ten misiek do mnie chce strzelać? Okej, laserem. Fak, nie zauważyłem tego gówna tutaj. Co to jest to? Smiley bomb. Your bomb will clear a certain area of bullets. Okay, czyli... Mam dwa upgrade'y do granatów. Nigdy ich nie używam w walce, więc... Yeah. Rocket Arena podstawa 130 zł plus grama Live Service Roadmap plus waluta premium do kupienia w grze, ja pierdzielę, za walutę do kupienia skiny. No cóż. Czemu nie podniesiemy pieniążka? O. Czasami ludzie nie bardzo wiedzą jak zacząć. Jak zacząć? To jest EA, no tak. Zapomniałem, że to jest EA. Jakby normalne. To są... surprise mechanics i tak dalej. To jest EA. Myślę, że ten pan ma nawet bardzo mało do powiedzenia, który robił tą grę. On po prostu
prostu przespał się z EA i teraz musi płacić za to. Na razie wyeksponowany. Ja też zaraz uciekam. To jest zwykły klucz. Zwykły klucz, tak. Tego już mam full. Klucz, który mogę użyć tu. Życie i zbroja. Nice. A jeszcze jest kwiatek na dole. Hatching failed. Ale odzyskałem życie. Więc profit. Unlock. To już miałem chyba. Ekstra klucze, kiedy jest się... Kiedy dostaje się obrażenia od wybuchów. A.k.a. useless, dla mnie przynajmniej. Bo ja nie dostaję obrażeń od wybuchów. O, fuck, jeszcze rzucił to gówno na sam koniec. No ale przynajmniej Death Stranding ma bardzo dobry port na PC. To już wyszło? Dzisiaj wyszło? Kiedy Death Stranding? Chciałem napisać z ciekawości do PlayStation, czy oni mają klucze Steamowe, no. Infinite Key. Dzisiaj wyszło, właśnie. Dobrze, że mi przypomnieliście. Sześć granatów. Czy zrobię sobie wrażenie tutaj? Oczywiście, że tak. Aha, jest mniejszy w mniejszym. Tu wypadł kryształ, okej. O, nowa broń. Błagam, niech to będzie Wizard Secret Weapon. Activate, drop a random pickup. Okej. Mogę z tym pracować? Chyba. Jest najbliżej tego lasera, który... Nie wiem, co on robi, jest taki... Fuck it. Destiny, it's a fine, reload your gun. Co? Reload your gun variables. Destiny oczywiście jest do Destiny, tak? Przytyk. I ten mój ult sprawia, że zmieniają mu się stacy, ale trochę nie chce mi się w tym teraz bawić. Muszę wracać do pracy, ogarnąć kowę, do zobaczenia jutro i na disku. Na razie, Misza. Ja też. Au, 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 au. Ta broń robi... Dużo czy nie wiem, które są moje, które są jego, które są mojego latającego kaktusa.
cat food. Co robi? Dodaje ekstra życie. Okej. Zostawiam streama. Dzięki, Misza. Na razie. Celność to jest najgorszy jakby problem tej broni. No i nie robię damage'u dalej. Ona, dużo rzeczy się dzieje, ale damage to jest znowu nie... Kurde, prawie do bossa wszedłem. Nie będę kłamał, nawet nie próbuję strzelać w jakimś konkretnym kierunku. Ta broń po prostu strzela taką ilością rzeczy. Mam klucz? Mam. Oczywiście, że dotknęłem się, w tam jest. Granat mod jest najgorszy. Hejka, dopiero mi powiadomienie o streamie doszło. Czy można od początku? Tak, to jest od początku już teraz gran. Przewinęło ci się. Jak tylko wszedłeś, to ci się przewinęło od razu do początku. Tak działa. Tak działa życie i stream. Okej. Zastanawiam się, czy grać aż umrę, czy po prostu przerwać. Bo chyba minęło, tak, minęło już 2 godziny. Co jest? Granaty są najgorsze. Rzuciłem granat, nic nie było przede mną i wybuchł mi centralnie w twarz. Chyba, że trafiłem któryś z tych moich latających... Shit. Wow, ta broń. Ta broń. Może trochę potrwać za nią. O, są 2 do wyboru. Chciałbym wiedzieć, co robi Coin Bomb. Nie chcę. Chemical Burn. Tak. Explosion leaves a burst of fire behind. To brzmi dużo lepiej. Mnóstwo pokoi gdzieś mam. Tu jest jeden na przykład. I ponoć kryształ tu jest. O, właśnie, jest kryształ. Ale gdzie jest? Na dole jest, okej. Okay. Miś, ty się... Spokój. Fiu. Mam 9 granatów, nie mogę rzucić. O. Skąd ja mam 9 granatów w ogóle? Nie mam jak, tak? Okej, okay. Super. Dobra, w sumie to idę sam troszkę ograć. Dzięki za stream. Na razie, bo dla geek. Chcę się ograć, to uciekasz, tak? Tak zrobiłem, że pokazałem fajną grę i ludzie mi uciekają, bo idą grać w nią. Au. Broń jest chaos. Broń jest super chaos. Wow. Kryształ mam. Tam jest
zużycie, które powinienem wziąć. Okej, beczka nie rozwala tego. Nie ukrywam, zastanawiam się, czy warto po streamie, wiem, że tak. Ej! Flower. Flower już miałem. O! Zobaczymy, czy mam szczęście. Mam! Okej, 15 monetek. Okej. Okay. Big Daddy immune to explosion damage. To mi się przyda w mojej własnych granatów. The fuck was, nie wiem. Zagrałem muzyczkę i dostałem przedmiot. Także nie będę zadawał pytań głupich. A, ty mnie chcesz tak to zrobić, tak? Tam jest sklep. Mm. Co to jest? Wizard Sword. Kill enemy with melee damage, chance you receive extra crystals. Okej. Frost Fire. Jak chance to throw a frost bomb. O, okej. Ale chyba wolę moją broń chaotyczną. No to pograne, u mnie gra nie działa. Jak może nie działać? BLG, o czym ty mówisz? Mów zaraz, będziemy naprawiać. Zaraz będziemy naprawiać. Gdzie jest tajny pokój? Tu jest. Magazynek, plecak, Saber Backpack, Heart of the Ocean. Saber Backpack pewnie będzie więcej granatów. A Heart of the Ocean nie, weźmy her. Increases your weapon damage. Woo! To była dobra wymiana. Pomimo tego, że chwilami jak każe mi wcisnąć any button, wciskam coś na klawiaturze, nic się nie dzieje, a kliknięcie myszą wywala mnie do pulpitu, jakbym zrobił alt-tab. To jest nowy problem. A masz kontroler jakiś podpięty? Bo wcześniej naprawialiśmy niedziałający kontroler, który trzeba było włączyć dopiero w grze. Gdzie jest boss? Tu jest. Tak, kontroler też nie reaguje, bo musisz go w grze ten wyłączyć go, uruchomić grę i dopiero go włączyć, jak już gra będzie uruchomiona. Tak został naprawiony niedziałający kontroler. Czemu ta arena ma... Au, nie zdążyłem przeskoczyć. Znowu nie przeskoczyłem. Daj obrażenia tych spadających kamieni na to. Albo nie zdąży przeskoczyć kamieni jego. Między tymi dwoma kamieniami. Szóstko. Be dead. Add shields and heart container, okej.
Szkoda, że nie ładuje. A nie, naładował mi jedno. Przedmiot, którego nie miałem jeszcze. Forbidden Mask. Enhance your stats in all areas. Ok, to jest dobra maska. Faktycznie strzelam szybciej, nie wiem czy mocniej. Szone teleportujące się. Nie trafiłem. To nie było najlepsze. To był ten pokój, w którym jak BLG wchodzi na czat, to ja dostaję ten pokój wtedy. Kurde, tam te drzwi sobie zniszczyłem niechcący. Nie! Chaos! Jaki był mój ul? A, życie sobie to robię. Okej. Okay. Randomowo, tak? 3 kryształy kosztuje jakiś randomowy przedmiot. Okej, okej. Przeinstaluję grę, spróbuj. Ale to już trochę za dużo, już 2 problemy z tą grą. Nie ma, tak? Czy u góry jest coś? Hop, hop, hop. Ghost Baby. Ghost Baby jeszcze nie miałem. Gdzie jest Ghost Baby? Tu jest. Fire is penetrating bullets and enemies automatically. Okay. Czyli strzela penetrującymi nabojami. No napis ewidentnie nie została dobrze przeniesiona. Strzelam, że na Steamie działa dobrze, tylko Game Passowa wersja. Wow. Chciałem się właśnie cofnąć. Ta broń strzela 2 laserami lub jednym, strzela gwiazdkami i strzela, ma takie 2 pociski, które są zdalnie sterowujące. To jest generalnie cały mój damage, który robię. Strzelam w mniej więcej kierunku przeciwnika i te 2 rakietki, to jest wszystko, co ja robię. Bo gwiazdki nie dolatują, tym laserem nie trafiam nic. A jeszcze są fioletowe, a nie, to ten duszek strzela tymi fioletowymi, które przelatują przez... Mogę stać tutaj, on będzie strzelał. Kinda. Kryształy. Kluczyk. Teraz to kosztowało 4 kryształy nawet. Cena tych przedmiotów wzrasta wraz z użyciem, czy... Wow. Żyćko. Off. Serio, granat nie zniszczył... Ta hek. Ale duża monetka tam była. Uch. Wielka, duża, złota moneta. Zobaczmy, co jest tutaj jeszcze. Tu nie ma nic. Plus jest taki, że jak oni podejdą bliżej, to dostają od gwiazdki, od tego laseru, więc... Dzięki temu jeszcze ta broń jakoś... mi pomaga.
Nie, nie doskoczę, ale wiem, że to się da doskoczyć, bo już to zrobiłem raz. O właśnie. Nie dostałem tym razem nic. To jest ciekawy pokój. Z serii tych ciekawych... Aha, nie mam teraz kryształu. God dang it. Au. Teraz mam kryształy. Au. Rakieta za 70. Rocket mode. There's a chance you'll fire a heat-seeking rocket. No jest, faktycznie. Chyba wiem, w czym problem. Kiedy na PC włącza się grę z Game Passa, trzeba na początku tak jakby się zalogować, dlatego minimalizuję grę, bo wyskakuje to okno. Kiedy ja to zrobiłem, od tego momentu nie mam żadnego problemu. BLG! Słuchaj, może jakoś uda się. Może musisz wcześniej jakoś sprawić, się zalogować jakoś na siłę. Wylogować, zalogować. A tu jest jeszcze to, tak? No nic, ryzyk fizyk, idziemy do Arena Room. Au! Jeszcze zrobiłem skok. Psioczę na tą broń, ale ona jednak tutaj zniszczyła ich trochę. Wyłącz grę systemowo i włącz jeszcze raz, może się pokaże. Za pierwszym razem też mi nie wyskoczyło. Co robi czapka klauna? There's a chance you fire a fake rat. Przepraszam, co? Jest szansa, że wystrzelę sztucznego szczura, and who wouldn't be scared of that? Bachorek wpłacił dychę. Dziękuję, Bachorek. Dziękuję ślicznie. Nie wiem, czy mi się należy, bo czuję, że lamię strasznie, ale... Nie dziękuję. Nie, tędy nie chcę iść. Gdzie jest teleport? Tak. Tu jest jeszcze jeden pokój. Sztuczny szczur, tego brakowało. No właśnie, no jest sztuczny szczur, ale jeżeli on robi obrażenia, to jest, jestem za. Ale jeżeli już sztuczny szczur nie robi nic, to by było dobre leczenie. Idziemy na bossa. Nie, to nie jest boss. To nie jest boss. Gdzie jest boss? Jeszcze wyżej? Szczury! Au. Ej! To jest trochę oszustwo. Ale się udało. Soul Flask. A the heart container covers some hearts. Mam dużo życia. Ja tu chcę kończyć stream, a tymczasem gra mnie wynagradza większą ilością życia i tak dalej, i tak dalej. Tak to jest zawsze. Granat. Kryształ, kryształ, kryształ. Dwa kryształy w zamian za dwa kryształy. Czy bije mi długość? Nie. No sir, nie dzisiaj. Ale ta broń zaczyna robić... Zaczyna robić damage. Zwłaszcza szczury, które nie wiem dalej, czy robią coś, czy nie. The hell? Pieprzyć ten pokój. Nie chcę tego pokoju. No nie, idę do niego.
wszystko wcześniej zrobię tamten. Na dole. Zrób zapis. Nie wiem, czy można robić zapis. Eightball. Nie miałem jeszcze Eightball. Co robi Eightball? This little ball blocks enemies' bullets. Ok. Czyli... Z 36 sklep dostanę obrażenia, wtedy dostanę ten pokój. Okay, zobaczmy, co tu jest. Ciekawości, trąbkę żmiałem, to było fatalne. Fatalne. Gdzie jest teleport? Muszę się teleportować do mojego nowego. To. Jedno życie poświęcę. Tą maskę miałem na pewno. Midnight Mask. Nie pamiętam, co ona robiła. Bodyguard Glasses albo Evil Bracelet. To nie jest ta maska, która podnosi wszystko, tak? To jest ta chyba. Tak. Ciemne okulary zawsze dają cool effect. Okej. Okay. Increase your weapon damage. No i to był dobry strzał. To był bardzo dobry strzał. Mam te okularki teraz. Na masce nałożone, na masce. Tyle masek na sobie, że jest... Jak pewien doktor. Gdzie jest... Co się dzieje z doktorem Disrespectem? Au. Au. Za głupi pokój. Ja pierdziu. Ta broń. Śmiałem się z niej. Tymczasem ta broń. Ta broń robi wszystko. Szczury, rakiety, lasery. Wszystko. Gwiazdki, kulki. Doktor D jest jak Voldemort na Twitchu. Nie wymawiamy jego imienia. O, sorry, nie wiedziałem. Nie dostałem mema. Klucz, tak mam. Granat, dziękuję, odzyskałem. Klucz. Co to jest to? Emerald Bracelet. I tam piekamy coin, there is a chance you'll get extra bombs. Aha, czyli podnoszenie monetek sprawia, że mam szansę dostać bomby też. No, to jest niezłe. Wow, to się teleportuje. Wiedziałem, że kwiatki się potrafią teleportować. Trochę oberwałem tutaj przez tego kwiatka jednego. Jak mam rakiety i one trafią w to. Tak! Ta gra jest dobrze pomyślana. Doktor ma jakieś potyczki sądowe z Twitchem, ponoć za 2 miesiące się dowiemy, o co chodzi. Jesus. U góry jest Battle Arena, którą możemy sobie zrobić, bo czujemy się pewnie niepotrzebnie, ale OP. Znaczy, że mam 2,5 życia teraz. Dobra, muszę pilnować. O właśnie, takich główień, które wypadają z nich po śmierci. Młotek! Upgrade your weapon, increase your weapon damage. Noise! Większy damage. To jest to, czego ja potrzebuję od mojej broni. Tam nie ma nic. Tam coś jest. Tak, granat. Otwórz. Więcej granatów. 11 na 11. Nie wiem, po co pokazuję 11 na 11, skoro podnoszenie granatów po prostu zwiększa liczbę granatów. Ale jest durny pokój.
potrzebuję życia. Mam dobrą broń. Na razie jobless. Mam dobrą broń, ale życie mi się kończy. Muszę się cofnąć chyba do... Blue brick też nie miałem. The brick blocks enemy wounded damage, you have chance to get another blue brick. Jajko, klucz. I jajko. Muszę się cofnąć do sklepu i przynajmniej jedno serduszko kupić. Chyba, że nie przeżyję tego pokoju, więc... No, wskocz. Tam jest boss. Dajcie życie, no. Nie dadzą życia. Dadzą klucz za to. A gdzie był sklep? Sklep był tutaj. Zostawiłem klucz. Boże, ja rzeczy tutaj pozostawiałem. Patrzcie się, jak niedokładnie. Niedokładnie zbieram. Ale gram tak już tak. Zginę, to zginę. Będzie po prostu koniec streama, więc dlatego mi idzie lepiej niż kiedykolwiek. Seppl, ja cały czas oglądam, okej. Okay. Od nich chcę nie grać. Tak, gram tak. No, co? W ogóle nie mam spiny. A tu już jest... A, to jest ostatni, czyli pierwszy boss. Czyli gdzieś inaczej się wybiera. W sensie inaczej, w innym miejscu się wybiera. Wow. To jest niezła dyskoteka. Dobra, chodź boss. Au! Dobrze żarło, ale zdechło. Chyba, że po tym bossie będzie dalsza ścieżka i wtedy dopiero ten nowy. Tak może być. Też o tym samym pomyślałem. Ale to był dobry run. Ta broń z dość gównianej na początku zrobiła się dość mocno OP. Także tak. No nic, drogi czacie. Tutaj się żegnamy w takim razie. Dziękuję wszystkim. Dziękuję wszystkim za obecność, za oglądanie, za wpłaty. Przypomnę, że widzimy się następnym razem w czwartek o 20:07, gdzie będziemy grać w Satisfactory. Wszyscy razem. Także jeszcze raz dzięki. Do zobaczenia. Papatki. Hej.